Cześć, mam na imię Tomek i nigdy nie byłem ani nie będę fotografem krajobrazu. Myślę, że oglądaliście moją spowiedź fotografa, a skoro tak, to wiecie, jak nisko w mojej hierarchii jest fotografia krajobrazu. No i tak, stało się. Przez ostatnie 2-3 lata osiągnąłem bruku. No jak na złość sam zacząłem się bawić w najbardziej upadlający rodzaj fotografii. Nie wysypiając się i skacząc po krzakach. A, zapomniałem o insektach. Ale jak to mówi stare fotograficzne porzekadło, aby fotografia miała smaczek, raz krajobraz. Sesja buduarowa z supermodelkami. A no i jeszcze jedno, skąd ten kamuflaż? Dlaczego ten kamuflaż? To jest kamuflaż, to jest przebranie. Chcę się przebrać za jednego z was, za fotografa przyrody, za fotografa krajobrazu. Nie no, dobra, cisnę z was beko od samego początku. Miałem dwa wyjścia. Jedno z nich to jest to, co widzicie za mną. Rozlewiska. Dzicz. I nie nagrać o tym filmu. Drugie rozwiązanie wiązało się z tym, że podzielę się z wami czymś. Pokażę wam, że fotografia to nie tylko spacerek, to nie tylko robienie fotografii dla przyjemności. To jest coś więcej. Czasami się człowiek zapomni i komuś coś obieca. No i jak obieca? Jak powiedziało się A, no to trzeba powiedzieć B. No i dzisiaj właśnie dopełniam to swoje dopowiedziane słowo. Aha, no i każdy plan ma też swoje wyjścia awaryjne. I ten plan numer 2 też miał dwa wyjścia awaryjne. Mogłem to wszystko zrobić równie dobrze u siebie na trawniku za domem i tyle. Wiecie, niedzielne popołudnie, 10 minut zdjęć i do widzenia. No nie, nie o to chodzi. A tak przynajmniej pokażę wam, że nieważne gdzie, wszędzie można bawić się w fotografię. No i oczywiście nie bez powodu wybrałem pogodę, najgorszą jaka tylko może być. Nijakość level hard. Oczywiście nikogo nie zaskoczy wnętrze mojego plecaka, bo już było tym materiał, więc wiecie, że w moim plecaku musi być po prostu tuzin grzybów. No a przy okazji, jak nie wiecie, o czym napisać komentarz, to możecie mi napisać, czy należycie do drużyny borowików, czy trujaczków. No a teraz niezłą bekę będzie miał PhotoActive. Nie wiem, czy kojarzycie jego profil. To jest gość, który układa kamienie. No ale, szanowny panie PhotoActive, układałeś kiedyś grzyby? Bo jak sądzę, twoje konstrukcje kamienne są odporne na wiatr, ale grzyby nie. Grzyby latają na wietrze. No więc tak, postanowiłem poćwiczyć swoją cierpliwość. Bardziej cierpliwość niż techniki fotograficzne. Szybka przemowa motywacyjna do grupy grzybów, no i przyszła kolej na czochranie mchu. I tak wiem, mogłem zrobić to na początku. Ale powiedzmy, taki był plan. Nie no, nie pomyślałem, przyznaję się. Przyszła pora na to, żebym wam wytłumaczył, o co w tym wszystkim chodzi. No to już wam mówię. Chcę zrobić kilka zdjęć na Instagrama, żeby osoba, która robi te cuda, mogła je zademonstrować. Bo sama nie posiada takich umiejętności fotograficznych, to dlaczego by nie wykorzystać tutaj swoich umiejętności i pomóc komuś. Przy okazji będzie to fajne doświadczenie, no a na moją torbę wpadnie gratisowy grzyb. Uwielbiam tą moją bezinteresowność. Jeden z was pytał się mnie o filtry do Sabinki, no to już odpowiadam. Takie filtry są dodawane już w zestawie z lampą błyskową, przynajmniej tak miałem w przypadku SB900, tak samo miałem w przypadku SB910. Takich filtrów nie miałem i musiałem sobie docinać do SB800 i podobnie miałem w SB600. Do tych dwóch starych lamp musiałem sam skołować sobie takie filtry, co kiedyś było łatwe, bo taki filtr można było dostać sobie w gratisie jako skrawki do dużych filtrów studyjnych. Nie wiem, jak to jest w przypadku lampy SB700. A szczerze mówiąc, nie mam czasu, żeby zaglądnąć teraz w przeglądarkę, więc na pewno ktoś ci pomoże i odpisze w komentarzu, co znajduje się w zestawie do lampy błyskowej Nikon SB700. A przy nadarzającej się okazji zrobię shorta, który cię zaskoczy odnośnie filtrów do lamp błyskowych. Po raz kolejny muszę wam powiedzieć, że statyw fotograficzny jest najbardziej stabilnym statywem do trzymania lamp błyskowych. Jeśli się zastanawiacie, jak pożeniłem lampy błyskowe Nikona z aparatem Sony, nic prostszego. Oczywiście, żadna automatyka nie działa. Żadny TTL, żadne ITTL nie działa. Pełen manual, czyli ustawiacie parametry błysku na lampie błyskowej i dobieracie je ręcznie, z metodą prób i błędów. Ja to robię tak. Na początku ustalam sobie gdzieś tam moc lampy w połowie. Powiedzmy, to jest taka 1/8, to jest moja moc wyjściowa tej lampy błyskowej. Robię jedno zdjęcie i na podstawie tego, co widzę, dodaję bądź odejmuję mocy z lampy błyskowej. Tak naprawdę to już jest kwestia doświadczenia i mniej więcej wiecie już, co trzeba zrobić. Jeśli brakuje wam mocy, taki mój mały trik, podpowiedź, przybliżcie lampę błyskową bliżej fotografowanego obiektu, bo jak wiadomo, moc światła maleje wraz z odległością. Tych kilka zdjęć to tak naprawdę szukałem sobie kompozycji. Chciałem zrobić kilka zdjęć z dołu, kilka zdjęć
zdjęć z góry, dlatego też grzyby posadziłem na drzewie, a nie gdzieś tam na ziemi, na mchu, bo chciałem, żeby też były widoczne detale od spodu tych grzybów, bo te grzyby są fajnie wykończone też właśnie tam, gdzie są te blaszki. Jeśli chodzi o kąt, z jakiego błyskała lampa błyskowa, no to jeśli chodzi o poziom, no to ona była ustawiona pod kątem około 45 stopni do fotografowanego obiektu. Bo jak wiecie bądź nie wiecie, 45 stopni spadania światła to jest to, co tygrysy robią najbardziej. Tygrysy i fotograficy. Czyli chyba my. Jeśli chodzi o wysokość, nie chciałem już bardziej kombinować, bo tak, gdybym wysunął ten statyw jeszcze troszeczkę do góry, no to błysk lampy błyskowej tworzyłby cień pod tymi grzybami, a tego nie chciałem, więc to był taki kompromis. Leciutko z góry. No i teraz bajer numer 2. Bajer, który nie zawsze ze sobą noszę, ale powiedzmy tak w 90 przypadkach jest w mojej torbie, bo zapomnę go wyjąć między jedną sesją a drugą. To jest blenda z jednej strony srebrna, ale uwaga, z drugiej strony jest biała. Właśnie tą stronę najbardziej lubię i powiem tak, że ciężko było mi znaleźć blendę, która nie była zby srebrno-złota z białą nakładką, a ta, że tak powiem, już ma ten wbudowany na stałe biały reflektor. To jest dla mnie bardzo ważne, bo najczęściej korzystam właśnie z tej białej powierzchni blendy. Srebrna powierzchnia blendy rzadko jest przeze mnie używana. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest za ostra. Nieważne, czy używam jej przy świetle błyskowym, czy świetle zastanym, no to światło odbite przez srebrną powierzchnię blendy wydaje mi się zbyt ostre. Bardzo ostre. Druga sprawa, srebrna powierzchnia blendy masakruje, według mnie, masakruje światło, za bardzo ochładzając światło. Nie lubię tego, no bo chyba wszyscy lubimy ciepłe światło. Jeśli chodzi o światło, światło musi być ciepłe. No, ja mam taką swoją teorię, filozofię ciepłego światła, ogniska lampy błyskowej. Dlatego też zakładam na swoje lampy błyskowe zazwyczaj folię full CTO, ewentualnie jedna druga CTO. No chociaż nie wiem, czy was to interesuje, ale jeśli ładnie mnie zmusicie, to zrobię wam wypasiony przewodnik po strobingu. Dziczek. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Dziczki! Dziczki! Wspaniałe dziczki biegły. W czasie sesji terrarierom przebiegło stado dzików. Z przodu kilka dorosłych osobników, a za nimi małe dziczki. Przez te dziki troszeczkę zdziczałem, no i postanowiłem, że pora odpocząć. Pora się czegoś napić, no i uzupełnić trochę swojej wiedzy odnośnie strobingu. Ostatnio zapomniałem wam powiedzieć, co jeszcze noszę w swoim plecaku. No bo tak, prawdziwi twardziele nie noszą termosu. Termos jest passé. Prawdziwi twardziele noszą ze sobą gary z olkusza. Uważni obserwatorzy pewnie zauważyli blendę czającą się zza drzewa, wychylającą się zza drzewa. Podnosząc napięcie, powiem wam, że ta blenda nie miała za zadanie ani odbijać światła zastanego, ani tym bardziej światła lampy błyskowej. Bo nie wiem, czy wiecie, ale za tym drzewem czaił się też smok. Wielki, mocarny, chiński smok. Ale dzisiaj nie będę wam opowiadać bajki o smoku. Skoncentrujmy się na zdjęciach. Przed nami kolejne zadanie. Ale najpierw sprawdźmy, co na to wujek Joe. Jaki u diaska wujek Joe? No jak to jaki? Mam nadzieję, że widzieliście ten film o wujku Joe. No jak mogliście go ominąć? Przecież to jest najważniejszy film na tym kanale. Zresztą cały kanał idzie właśnie w tym kierunku. Wy jeszcze tego nie widzicie? No dobra, zabieram się za lekturę i zobaczymy, co o tym wszystkim pisze Joe. Co pisze Joe o fotografii grzybów? Gdzie to było? Strona 101. Jak fotografować grzyby? Nie no, wydaje mi się, że odrobiłem lekcję i chyba możemy przejść do następnego kroku. Grzyby już są spakowane, no może poza tym jednym i serduszkami walentynkowymi, no ale dobra. Zróbmy teraz coś innego. Łyk gorącej herbaty. No i zaczynamy. Teraz chciałbym sfotografować coś innego, czyli tą zakładkę do książki. Z góry wam się do czegoś przyznam, że miałem pod ręką jeszcze jedną zakładkę, taką z łosiem, ale zwyczajnie zapomniałem o niej. No trudno, innym razem. A okularki pewnie znacie z mojego awataru. To są fejkowe okulary, żeby nie było, ale muszę wam się przyznać, że przydałyby mi się już chyba normalne, porządne okulary do czytania.
Tylko czy warto czytać książki o fotografii, skoro istnieje taki fajny kanał jak ten? Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam Cię do subskrybowania, a całą resztę serdecznie proszę o to, żeby zostawić lajka pod tym filmem. A zanim się pożegnamy, zróbmy coś, czego jeszcze nie było na tym kanale. Przeprowadźmy analizę zdjęć. Przede wszystkim na tym zdjęciu widać, dlaczego używam flasha. Flash to przede wszystkim kolor. 100% oddanie kolorów, saturacja, podbite kolory. Tutaj nawet nie trzeba za dużo robić w Photoshopie. Kolory wyskakują z ekranu, bo światło jest idealne. Sama kompozycja. O kompozycji nie będziemy dyskutować. To zdjęcie skreślam jako zdjęcie reklamowe, jako zdjęcie, które ma zaprezentować produkt ze względu na to, że zobaczcie, pomimo tego, że możemy sobie to wykadrować i pozbyć się tej pustej przestrzeni po prawej stronie i u góry kadru, to i tak jeden z tych grzybów jest przysłonięty. To nie wygląda dobrze. Takich sytuacji starajmy się omijać na zdjęciu. To zdjęcie jest ok, ale nie do tego celu, do którego zostało stworzone. Drugie zdjęcie tu już jest znacznie lepiej. Osłabiłem troszeczkę saturację tak, żeby ta czerwień bardziej wybijała się na pierwszy plan. Z tyłu mamy oświetloną korę, co nadaje życia temu kadrowi. Ale to, co mi się nie podoba na tym zdjęciu, to jest perspektywa, z jakiej są fotografowane te grzyby. Są fotografowane centralnie. To nie jest coś, co wywołuje taki efekt przyciągania wzroku. Jeden z grzybków jest zasłonięty, ale nie całkowicie zasłonięty, czyli mamy tutaj taki trójwymiar. Wiemy, że mamy tutaj jakąś przestrzeń. To zdjęcie jest w miarę ok, ale nie do tego, do czego chciałbym przeznaczyć to zdjęcie. Trzecie zdjęcie to jest właśnie to, na co czekałem. Zobaczcie, to jest perspektywa nieoczywista dla takiego przedmiotu. Fotografowany jest z dołu, co już przyciąga wzrok i jest pozytywne. Druga sprawa, mamy tutaj kontrast, ale nie kontrast na zasadzie światła i cienia, ale kontrast kolorów. Zobaczcie, mamy tutaj kontrastującą czerwień z błękitami. Te kolory się ze sobą zawsze wykluczają, są po przeciwległej stronie koła kolorów. Ciepły żółty kolor jest sprowadzony do tej samej tonacji co zieleń, więc mamy tutaj jednolity kolor, nie rozpraszający, nie dominujący. Na tym zdjęciu mają dominować grzyby, mają wydawać się wielkie, krzyczeć i mają z nich krzyczeć też detale. Z jednego grzybka wystaje zawieszka i o to mi chodziło, żeby było wiadomo, że jest ta zawieszka. Na pozostałych grzybkach ta zawieszka jest schowana, co pokazuje taki naturalny kształt grzyba. Myślę, że ten kadr nadaje się już do tego, żeby przyciągnąć wzrok potencjalnego klienta. A pozostałe zdjęcia z tej serii mają pełnić funkcję dopełniaczy. Zdjęć uzupełniających to jedno zdjęcie, które jest takim haczykiem przyciągającym klienta. Kolejny przedmiot, czyli zakładka. Na dobrą sprawę to zdjęcie mógłbym przemilczeć, dlatego też nie jest obrobione, to jest surówka, więc wybaczcie za to, że widzicie coś takiego, ale chciałbym wam pokazać też te zdjęcia, które no nie wyszły. Trzeba się uczyć na błędach, tym razem na moich błędach. Po pierwsze, nie wiemy, co tutaj jest przedmiotem sprzedaży. Dopiero później nasz wzrok odnajduje ostry przedmiot na tym zdjęciu, więc domniemywamy, że to jest ten przedmiot, o który nam chodzi. Za dużo tutaj się dzieje, za dużo kolorów, za mało kontrastów i zdecydowanie za mało światła, lub światło pojawia się tam, gdzie nie powinno się pojawiać, czyli na książce. Kolejna wariacja tego samego planu jest już zdecydowanie lepiej. Pomalowaliśmy kadr światłem, ciepłym światłem. Nieostrości przyciągają na pierwszy rzut oka wzrok, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Pierwsze, co widzicie, to ten imbryczek, czajnik czerwony, ale swój dzióbek kieruje w stronę aparatu. Tam też mamy światła, więc teoretycznie, no przynajmniej mój wzrok tak robi, że idzie w stronę ostrości. Ten przedmiot jest trudny do przedstawienia w normalny sposób, ponieważ jest ciemny, a nasz wzrok zazwyczaj, czy też zawsze, podąża za jasnymi plamami, więc tutaj jest o tyle ciężej, że musiałem w jakiś sposób zrobić otoczkę, jasną otoczkę wokół tego przedmiotu i zagrać nieostrościami. Dać dużo nieostrości, ale na tyle, żeby były one widoczne, żeby było wiadomo, że to jest zdjęcie gdzieś tam w plenerze, to jest zdjęcie real photo. Punktem przyciągającym wzrok jest niewątpliwie spust migawki w tej zakładce, w tym aparaciku. No i to jest nasza wygrana. Kolor. Najbardziej nasycony z całego kadru. To zdjęcie można nazwać takim wzorowym packshotem. Zobaczcie, przedmiot jest ostry i tylko on jest ostry. Dookoła mamy nieostrości, mamy kolory, ale nas nie drażnią. Przedmiot jest w ostrym punkcie, jest dobrze zaprezentowany, ma fajne tło, ponieważ to on wybija się z tego tła, pomimo tego, że to jest ciemny przedmiot, biała plama książki nie przeszkadza, a wiadomo, że to jest książka. Myślę, że to zdjęcie jest wzorowe. To, co ja bym zmienił na tym zdjęciu, to jest niestety moja nieuwaga, czyli to, co się dzieje pod tą zakładką, a mianowicie
futerał po Sabince. No, nauczka na przyszłość, żeby nie ufać małym monitorkom, tylko patrzeć w coś większego, na przykład w monitor podglądowy 5,5 cala. A to jest zdjęcie poglądowe, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało, jak ta scena została tutaj przeze mnie ułożona, jaki jest rozkład cieni, świateł. Lampa błyskowa była po naszej prawej stronie, pod kątem 45 stopni z góry i 45 stopni w poziomie. Na obiektywie założony był filtr polaryzacyjny po to, aby zniwelować odbicia na okładce książki. Po lewej stronie kadru świecił nam smok, Dragon. Co to jest Dragon? No, musicie oglądać ten film w zwolnionym tempie, czterokrotnym zwolnionym tempie. Ukryłem tutaj cztery klatki, na których możecie zobaczyć Dragona. Albo czekacie, aż opublikuję recenzję Dragona, kiedy go wypróbuję już tak i przetestuję na 100%. Kolejne zdjęcie, no i tak, przypominam, na lampie błyskowej zamontowany był filtr Full CTO. Dragon, jak widać, też był ustawiony w położenie 2700 kelwinów, czyli ział ciepłym ogniem. Jeśli chodzi o jakość kolorów, o jakość oddawania barw, o głębię barw, przypominam, błysk to jest top topów. To jest CRI na poziomie 100. Producent w przypadku Dragona obiecuje nam 98% CRI. Przy okazji ogłaszam nabór na chętnych do sesji zdjęciowych modeli, modelek, do wystąpienia w kolejnych moich filmach, bo ta jedna sztuka po prostu nie zdążyła uciec. W komentarzu pod filmem napiszcie mi to, co było dla Was najcenniejszego w tym filmie, jakie informacje byście chcieli pogłębić. No to co? Możliwe, że do następnego. Hej!